Dzisiaj odcinek 21 kursu na wnętrze. Już 20 ponad odcinków za nami, czyli ponad 20 godzin. Nie liczyłam tego dokładnie, bo nie każdy odcinek trwał godzinę, niektóre trwały nawet półtorej godziny. Mnóstwo wiedzy, mnóstwo inspiracji potrzebnej do aranżacji wnętrz. Jeżeli macie jakiś problem z jakimś tematem wnętrzarskim, to możecie wrócić właśnie do tych kursów. Dzisiaj w tym odcinku będę opowiadała o tym, co nas czeka w przyszłym tygodniu, czyli o wyzwaniu. Obierz kurs na wnętrze i odmień swoje wnętrze na wiosnę, swój dom na wiosnę. Odpowiem też na Wasze pytania, pokażę jak cały proces, jak to wszystko będzie wyglądało właśnie w przyszłym tygodniu, jak się przygotować do tego, dlaczego warto to zrobić i dla kogo właśnie ten kurs jest. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Słuchajcie, jak zaaranżować swoje wnętrze, jak sprawić, żeby ono było funkcjonalne, jak dobrać kolory, jak sprawić, żebyśmy w tym wnętrzu czuli się dobrze. Jest to takie pytanie, które pojawia się w wielu głowach z nas, a niektórzy mają bardzo pragmatyczne podejście, po prostu muszę się szybko przeprowadzić, muszę mieć kanapę, muszę mieć łóżko, muszę mieć płytki w łazience, które mam wybrać. Jak ja nieraz jeżdżę po różnych sklepach z wyposażeniem wnętrz, to właśnie widzę różnego rodzaju sceny, gdzie ktoś już tam którąś godzinę, już któryś sklep z rzędu szuka tych płytek i próbuje jakieś te kolory dobrać do tych płytek. Zastanawia się, jak sprawić, żeby cały dom był spójny właśnie pod względem stylistycznym i kolorystycznym. I naprawdę wiele osób ma z tym duży problem. A słuchajcie, to wcale nie jest takie trudne. Ja oczywiście wiem, że mi łatwo powiedzieć, bo ja się tym zajmuję 12 lat, więc wiem, jak wszystko dobrać. Codziennie mam do czynienia z jakimiś nowymi przedmiotami, nowymi płytkami, śledzę trendy, wiem, jak to wszystko wygląda. I ja to mogę zrobić bardzo szybko, no ale jak my się tym nie zajmujemy, to jak mamy to zrobić? I słuchajcie, no wiadomo, że nie zrobicie tego jak projektant. No to jest mało prawdopodobne, ale możecie zrobić to naprawdę fajnie, jeżeli wczujecie się w swoje potrzeby, jeżeli zaplanujecie sobie cały proces i będziecie się kierowali kilkoma zasadami, o których ja będę mówiła między innymi na wyzwaniu. I teraz ja Wam pokażę, tylko siebie troszeczkę tutaj przesunę, żeby Wam tak nie przeszkadzała bardzo. Zobaczcie. To jest lista najczęstszych pytań, problemów, dylematów, które pojawiają się wśród osób, które zapisują się na moje grupy, które piszą do mnie maile albo wiadomości w Messengerze. Czyli jakie kolory wybrać, jak łączyć ze sobą kolory, jak zestawiać ze sobą różnego rodzaju meble, jak nie przesadzić w ogóle w tym wszystkim, jak taki umiar znaleźć, który styl w ogóle wybrać, jak łączyć ze sobą style, jak poradzić sobie na przykład z małym budżetem, tak? Albo czy wystarczy mi pieniędzy, albo boję się, że nie będzie mnie stać na zrobienie, nie wiem, łazienki, albo nie będzie mnie stać na zrobienie salonu. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? I słuchajcie, nawet jeżeli najczęściej skupiamy się właśnie na stylistyce czy kolorystyce i mamy problem z dobieraniem odpowiedniej sofy, albo jaką kuchnię wziąć, albo jaką lampę wybrać, to tak naprawdę budżet może być dla nas takim narzędziem, drogowskazem do tego, co my w tym wnętrzu mamy zrobić. I on pozornie nie będzie nas wtedy ograniczał, tylko będzie właśnie nam ułatwiał wyszukiwanie i dobieranie poszczególnych elementów. Ja muszę tylko sobie tutaj wejść. Witajcie, dajcie znać, czy wszystko jest w porządku i jak macie pytania, możecie oczywiście skomentować. I teraz słuchajcie dalej. Ile będzie kosztowało urządzenie salonu? Ile kuchni? Ile łazienki? Niektórych pytań nawet tutaj nie mam, ale na przykład dobieramy kredyt na mieszkanie albo dom. No i musimy urządzić. Ile kosztuje w ogóle urządzenie domu, mieszkania? Czy ktoś z Was wie? Zastanówcie się na tym. Możecie tutaj później napisać, jak będziecie oglądali powtórkę. Kolejny problem. Problem z kontynuacją jednego stylu w całym mieszkaniu. Czyli jak sprawić, żeby to mieszkanie było spójne. Jak sprawić, żeby wchodziło się do tego mieszkania i na przykład widziało się jedną stylistykę. Bo nie każdy ma takie potrzeby. Niektórzy lubią właśnie jakiś taki styl eklektyczny, który łączy w sobie różne style, różne pierwiastki z różnych epok, czasów itd. I lubią na przykład niektórzy łączyć.
A niektórzy lubią, jak ten cały styl jest jednorodny i wchodzi się i się ma takie poczucie, że no to jest dom w stylu na przykład glamura, to jest dom albo mieszkanie w stylu skandynawskim. Jak to w ogóle, jak to zrobić, słuchajcie? Kolejne pytania, sekundka, kolejne pytania. Jak dobierać jeden styl do całego mieszkania? To już mówiłam. Problemy z zaplanowaniem wszystkiego krok po kroku. Jak przygotować się do remontu? Jak zaplanować, słuchajcie, remont? I na co zwrócić uwagę przy aranżacji wnętrz? To są te główne pytania, które pojawiają się wśród osób, które do mnie piszą. I teraz to wyzwanie robię właśnie dla osób, które mają z tym problem, które potrzebowałyby takich wskazówek, które by chciały poznać narzędzia, jak sobie właśnie poradzić z tym kolorem, w jaki sposób na przykład dobierać te kolory, na co zwracać uwagę przy kolorze. Ja o tym będę mówiła. To będą 4 dni, 4 tematy, które będą poruszały zarówno kwestie właśnie koloru, stylistyki, czyli jaki styl wybieramy, jak łączyć style. Będę też opowiadała o budżecie, o tym, jak sobie ten budżet stworzyć, ukształtować i jak zaplanować cały proces remontowy. Czyli opowiem między innymi o tym, jak stworzyć harmonogram prac remontowych, na co zwrócić uwagę. Te wszystkie elementy oczywiście, o których teraz mówię, one są ze sobą połączone. I żeby to zrobić dobrze, to fajnie jest się do tego przygotować. Więc jeżeli klikniecie tutaj nad tym live'em, macie link i klikniecie sobie w link wyzwanie, tam możecie się do tego wyzwania zapisać i pobrać zeszyt ćwiczeń. Fajnie by było, jakbyście otworzyli ten zeszyt ćwiczeń troszeczkę wcześniej, czyli nie 3 grudnia, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że no, możecie być zabiegani, nie mieć na to czasu. Możecie to zrobić w trakcie wyzwania, czyli od 3 do 7 grudnia, ale im wcześniej się zapiszecie i pobierzecie, będzie Wam łatwiej się do tego przygotować. Tam stawiam konkretne pytania, które musicie sobie zadać. Dlatego, że ja będę Wam pomagała, abyście stworzyli swoje własne, indywidualne wnętrze, a nie robili coś na jakiś wzór danego wnętrza albo kopiowali jakieś wnętrze. I dla mnie będzie bardzo ważne, żebyście odnaleźli właśnie tę swoją stylistykę, to co dla Was jest istotne i mogli stworzyć takie wnętrze, w którym Wy będziecie się czuć dobrze. Bo nie sztuką jest wziąć jakiś gotowy projekt, na przykład z gazety i spróbować go jak gdyby przekopiować, czyli no, ktoś ma białą kuchnię, to ja też mam białą kuchnię, ktoś ma panele, które są takie lekko poszerzałe, to ja też biorę takie panele i ja po prostu sobie w 1:1 to wszystko przenoszę, kopiuję, szukam podobnych produktów, a sztuką jest się zastanowić, co dla mnie będzie najlepsze, czyli jaka funkcjonalność, czy ja naprawdę potrzebuję taką lodówkę konkretną, side by side, a może ja wystarczy, że będę miał tylko wolno stojącą, tak? Pytanie też, na co mnie stać? To pytanie też będziemy zadawać przy tworzeniu budżetu, czyli określamy, jaki najfajniejszy efekt możemy uzyskać w danym budżecie. I tutaj fajnie by było, fajnie by było, jakbyście właśnie sobie to ćwiczenie wcześniej zrobili. Cześć Żaneta. Jak macie jakieś pytania, dajcie znać, a ja sobie jeszcze sprawdzę, czy mi to uruchomiło się tam, gdzie trzeba, bo chyba nie. Jestem ciekawa, czy jest w ogóle wśród Was ktoś, kto obejrzał wszystkie 20 odcinków. Bo jak się zapisujecie na moją listę, to widzę właśnie, że te same problemy macie. Czyli jeszcze nie do końca sobie zdajecie sprawę, że tutaj jest, słuchajcie, wszystko. Czyli są live'y dotyczące dobierania kolorów, liczenia budżetu, planowania całej inwestycji, robienia urządzenia wnętrz z projektantem, bez projektanta, wybieraniem stylu, wybieraniem inspiracji, gdzie szukać inspiracji, na jakich programach pracować, jak poradzić sobie z urządzeniem łazienki, kuchni. Naprawdę tych tematów jest sporo i zachęcam Was do poszukania tego. Ja postaram się przygotować taki materiał spakowany, gdzie te wszystkie live'y będą razem, ale póki co możecie wejść sobie na grupę, znaczy na stronę facebookową Ato i tam naprawdę większość rzeczy jest do znalezienia pod zakładką filmy. Nie wszystko, ale większość jest. Ja sukcesywnie wkładam kolejne odcinki, tak żeby Wam po prostu ułatwić i pomóc.
Tu chyba zadziałało. Zaraz zobaczę sobie jeszcze tutaj. A tutaj jak na złość nie. Potwierdzę. O, dobra. Ok. Nie było live'a piątkowego, który organizowałam, który robię najczęściej co piątek o godzinie 11. Trochę mam problemów ze zdrowiem, więc nie jestem w stanie co piątek tego prowadzić. Więc jeżeli macie ochotę, szczególnie mówię to do osób, które są na grupie Urządź swoje mieszkanie, darmowy kurs na wnętrze, to zapraszam Was właśnie na wtorkowe live'y, bo tutaj też możecie zadawać pytania. Możecie też wcześniej pod postami, kiedy zapowiadam tego live'a, wrzucić jakieś swoje pytania, wrzucić jakiś rzut, zdjęcia. Jeżeli macie jakiś problem, to bardzo chętnie na niego odpowiem. I odpowiadając tutaj na forum, też będę mogła pokazać to innym osobom i dzięki temu więcej osób z tego skorzysta, więc zachęcam Was do tego, żebyście właśnie te posty tutaj pokazywali. Cześć Justyna, cześć. Dobrze, czyli tak jak mówiłam, temat koloru, stylistyki, dobierania stylistyki, dobierania stylu, łączenia stylu, liczenia kosztów, planowania budżetu, planowania całego przedsięwzięcia, jakim jest urządzanie wnętrza, to będzie cel tego wyzwania. Mam nadzieję, że pomogę Wam właśnie dobrać i stylistykę, i kolor, że odnajdziecie te elementy, które są dla Was ważne. Będzie Wam łatwiej urządzić się, szczególnie jeżeli macie trochę więcej czasu. Jak musicie coś zrobić na już, no to pewne rzeczy Wam rozwiążę, ale jeżeli będziecie urządzali właśnie to mieszkanie na wiosnę i macie trochę więcej czasu, no to będziecie mogli z tego wyzwania skorzystać. Ja oczywiście będę dla Was miała niespodziankę na tym wyzwaniu i te live'y będą nie tylko dostępne do piątku, ale będzie można wydłużyć jak gdyby udostępnienie, ale o tym dopiero powiem w przyszłym tygodniu. I teraz tak. Dla osób, które mnie nie znają, bo takie osoby też, słuchajcie, są. Ja bardzo często zapominam o tym powiedzieć, kim ja jestem i co ja robię. Ja się nazywam Agnieszka Pasiek-Adamek i od 12 lat zajmuję się projektowaniem wnętrz. Jestem też autorką książki Od inspiracji do aranżacji. Dzisiaj o niej mówiłam. Pełen tytuł to tak jak tutaj widzicie, Od inspiracji do aranżacji, czyli Jak pięknie mieszkać. Jest to świetny podręcznik urządzania wnętrz. Nie tylko dla osób, które nie mają o tym bladego pojęcia. Korzysta z tego też dużo początkujących i nie tylko projektantów. Mam nadzieję, że ta wiedza, którą się dzielę, będzie Wam bardzo przydatna. Oprócz tego prowadzę darmowe live, darmowy kurs na wnętrze, czyli co wtorek, tak jak dzisiaj, o godzinie 18 prowadzę kolejny odcinek. Mam też dwie zamknięte grupy, na których dzielę się wiedzą i na jednej z nich prowadzę właśnie live'y Q&A, na których odpowiadam na Wasze pytania oraz mam też platformę kursową z kursami dla osób, które chciałyby samodzielnie urządzić pięknie wnętrze. Czyli jak to mówią, dla każdego coś miłego. Ja nie jestem w stanie pomóc wszystkim w aranżacji wnętrz. Był taki moment, że tych zapytań dostawałam naprawdę mnóstwo takich odrobne rzeczy. My jako Ato, czyli ja jestem właśnie właścicielką firmy Studio Projektowe Ato, jesteśmy w stanie tylko zaprojektować jakąś ograniczoną liczbę projektów, a dzieląc się wiedzą, tak jak robię to teraz, jestem w stanie dotrzeć do zupełnie innej grupy odbiorców, do osób, które muszą zrobić to samodzielnie, których na przykład nie stać na projektanta, które nawet nie wiedzą, że taka usługa istnieje, albo nie wiedzą, na czym polega w ogóle projektowanie wnętrz i w czym taka osoba jak ja może Wam pomóc. Bardzo chętnie dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, dlatego zapraszam Was gorąco do oglądania odcinków tych, które już były, ale też tych, które będą. Także tak w wielkim skrócie. Tak, no i jak byśmy chcieli się poczuć w tym wnętrzu? Po co to wyzwanie jest? No właśnie po to, żebyśmy byli szczęśliwi, tak? Bo wnętrze mega, mega wpływa na to, jak się czujemy. Czyli jeżeli nasze wnętrze ma pstrokate kolory, nic ze sobą nie pasuje, jest zagracone, niedoświetlone, mamy przedmioty, które są w ogóle z różnych bajek, nie wiemy tak właściwie skąd one się znalazły, no ale z biegiem czasu po prostu je mamy.
I mieszkamy w takim właśnie chaotycznym, nieuporządkowanym, bez jakiejś konkretnej wizji wnętrzu, no to ono musi niewątpliwie wpływać na to, jak będziemy funkcjonować. Nie tylko w domu, nie tylko w relacjach z drugim człowiekiem, ale również w pracy. Nawet jeżeli nie pracujemy w domu. A jeżeli pracujemy w domu, to tym bardziej powinniśmy się zastanowić, jak to wnętrze, słuchajcie, powinno wyglądać, żeby nam się dobrze pracowało. Jak oddzielić strefy właśnie pracy od życia, spania. Jeżeli mamy rodzinę, jak wydzielić strefę dla dzieci i dla dorosłych? Jak te strefy, gdzie one się powinny łączyć, a jak to wszystko powinno przebiegać? No i te pytania powinniśmy sobie tak naprawdę zadać. I wnętrze, to, w którym będziemy mieszkać, albo to, w którym teraz mieszkamy, może naprawdę odmienić nam życie. Dlatego w tych live'ach i w tym wyzwaniu, które się zaczyna we wtorek, chciałabym Wam w tym pomóc i jak najwięcej przekazać informacji właśnie na ten temat, żebyście mieli fajne, funkcjonalne, dobrze urządzone wnętrza i żebyście czuli się w nich naprawdę no przyjemnie, komfortowo, żebyście czuli tak, to jest to. Jeżeli macie jakieś swoje marzenia dotyczące przyszłego wnętrza, to fajnie by było, jakbyście sobie je teraz spisali. Albo pobierzcie sobie ten zeszyt ćwiczeń, o którym mówiłam. Tak jak mówię, tutaj u góry nad tym wideo jest też link, więc możecie sobie wykorzystać, tam też zadaję konkretne pytania. Mogą być to pytania napisane gdziekolwiek na kartce. Możecie sobie napisać w jakimś notatniku, tak żebyście potem, jak zrealizujecie to swoje wnętrze, mogli zobaczyć, kurczę, myślałam, że mi się nie uda, albo że to jest za trudne, albo że to jest nieosiągalne, a teraz to wnętrze mam. Wiem, że to nieraz jest perspektywa nawet kilku miesięcy albo kilku lat, bo na przykład nie stać nas na to, żeby kupić różne wymarzone produkty. Ale jeżeli sobie je teraz zapiszecie w swoim takim zeszycie właśnie moje wymarzone, jak powinien wyglądać mój wymarzony dom, no to macie szanse o wiele większe na zrealizowanie tego, niż osoby, które tego nie zapiszą. Może to jest magia, ale tak to działa. Spróbujcie, zobaczycie i mam nadzieję, że jak Wam się uda, to podzielicie się ze mną swoim doświadczeniem. Co po kolei będzie się działo? Pierwszy live poniedziałkowy będzie to live dotyczący styli. Jak łączyć różnego rodzaju style? Jak je dobierać, jak odnaleźć swój własny styl, co jest bardzo, bardzo ważne, żeby wybrać z różnych stylizacji to, co nam jest potrzebne, a nie tylko dlatego, że to z tym musi ze sobą być. No bo co z tego, że na przykład w stylu skandynawskim świetnie mogą się sprawdzać sofki, które mają cienkie, długie nóżki, jak my potrzebujemy w salonie sofę, która jest na tyle duża, żeby pomieścić 5 osób przed jakimś tam, powiedzmy, telewizorem, żeby ta sofa miała na przykład funkcję spania i później się okazuje, że nasze marzenie o tej, albo widzimy tą sofę i wydaje nam się, że taka sofa powinna być, ale my nie możemy jej tutaj włożyć, dlatego że nasza sofa musi spełniać zupełnie inne założenia. I na ten temat też będę właśnie we wtorek, w poniedziałek opowiadać. Wszystko pokażę oczywiście, słuchajcie, na przykładach, bo chodzi o to, żebyście mogli też zobaczyć to w jakichś realizacjach, bo o kolorystyce, o dobieraniu kolorów, o stylistyce bardzo dużo się pisze, bardzo się dużo mówi, ale później każdy z nas musi to przełożyć do siebie, tak? Musi zastosować w swoim konkretnym wnętrzu. I nie wszystko, co widzimy, się sprawdza, tak? Bardzo często podobają nam się rzeczy, chociażby łazienka, duża, wolno stojąca wanna, my mamy łazienkę 3 m2 i byśmy chcieli właśnie, żeby i tam była wanna wolno stojąca, i toaleta, i bidet, i jeszcze najlepiej prysznic. No nie wszystko da się przełożyć i trzeba tak naprawdę z kartką papieru usiąść i się zastanowić, z czego ja będę korzystał, co jest dla mnie ważne, jaki tryb ja życia w ogóle prowadzę, tak? Czy ja muszę szybko się wziąć prysznic, gdzieś tam lecę, ile razy ja będę korzystał z tej wanny, tak? Czy lepiej, żeby wanna była mniejsza gdzieś pod ścianą, ale żeby była wanna i prysznic, czy za wszelką cenę robię dużą wannę wolno stojącą, w której będę miał problem, żeby wziąć w ogóle jakiś prysznic. Jeżeli mam jedną łazienkę,
to czy goście będą też czuli się komfortowo korzystając z tej wanny i czy ja się będę też komfortowo czuł. Także wszystko jest to zależne od naszych potrzeb i naszych możliwości danego wnętrza. Ja teraz sobie tylko do Was tutaj luknę. Ok. Czy wszystko, słuchajcie, w porządku? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Teraz, żeby troszeczkę zwiększyć te zasięgi, na czym mi bardzo zależy, mam dla Was ogromną prośbę, żebyście, jeżeli możecie, udostępnili tego live'a. Chciałabym dotrzeć do osób, które znacie, które wiecie, że mają problem właśnie z doborem kolorów, a takich osób jest naprawdę mnóstwo, albo ze stylizacją i mogli im pomóc. Dla wszystkich osób, które to zrobią, ja tutaj zresztą to wszystko udostępniam, czyli udostępnijcie tego live'a, oznaczycie a to, żebym wiedziała, gdzie Was szukać i napiszecie, dlaczego warto w ogóle oglądać te live'y. Mam rabat na książkę i ten rabat, przepraszam, na książkę to macie i tak rabat, to już się zagalopowałam, ale mam coś lepszego. Ja mam kurs, jak łączyć style we wnętrzu. Ten kurs kosztuje 147 zł. I dla wszystkich osób, które to udostępnią, będą te wszystkie sobie mogły kupić ten kurs za 17 zł. Więc jeżeli macie ochotę, to dajcie znać. Ja na Messengera Wam powysyłam kody rabatowe. Będzie mi niezmiernie miło, jak udostępnicie, bo dzięki temu więcej osób się o tym dowie i więcej osób będzie mogło skorzystać z tego wyzwania, które będzie. Albo chociażby będzie mogło obejrzeć powtórki live'ów, które zrobiłam. Mam nadzieję, że taka opcja Wam się spodoba, także możecie kupić ten kurs za 17, słuchajcie, złotych. A do książki oczywiście macie tutaj rabat ze względu na to, że robię dzisiaj live'a, także tutaj ten rabat u góry jest udostępniony. Żeby Wam się te kody nie pomyliły. Ten drugi kod wysyłam na Messengera osobom, które udostępnią. Coś tutaj jak zwykle naklikałam. Teraz nie widzę Waszych komentarzy. Komentarze. Pokażcie się. Nie, wyłączyłam sobie komentarze. Słuchajcie, na amen. A tutaj co mogę kliknąć? Wyłączyłam komentarze na amen. Dobra. Przerzucę się na komórkę, żeby widzieć. Już Wam dalej opowiadam co i jak. Już Wam zaraz widzę, że tutaj piszecie jeszcze do mnie na Messengerze, ale to słuchajcie, to teraz nie odpowiem, bo teraz prowadzę live'a. Ale już wchodzę na komentarze Wasze, żeby wszystko widzieć. Zawsze muszę coś nakombinować. A widzę, że nawet interfejs mam inny live'ów, także znowu się coś na Facebooku. Słuchajcie, na Facebooku się wszystko tak zmienia, prawie jak w aranżacji wnętrz. Codziennie nowe płytki, codziennie nowe kolory w danej palecie, co roku jest kolor roku. I właśnie, czy używać koloru roku do malowania ścian? To też jest dobre pytanie. Nie wiem, czy się nad tym kiedyś zastanawialiście. Ja tylko muszę sobie ściszyć, żeby siebie nie słyszeć i zobaczę Wasze komentarze. Tu mi wyskakuje, że piszecie, ale jak zwykle nic nie widzę. Jolanta, Agnieszka, nie stresuj się komentarzami. Dzięki. No. Dzisiaj, jak zaczynałam tego live'a, to muszę Wam powiedzieć, że znowu czułam jakieś właśnie takie napięcie, jakiś taki stres. Robię te live już kilka miesięcy. Zrobiłam ich łącznie chyba z... Nie liczę tych 21, bo robiłam ich o wiele więcej, tam chyba z 40 czy 50. Ja wiem, że to dla niektórych jest mało. A cały czas się przygotowuję, jak to zrobić, żeby było lepiej, jak, żeby to wszystko fajnie działało, że jak kliknę tutaj, to będziecie widzieli to, jak kliknę tam, to będzie to.
Ale za każdym razem coś mnie zaskakuje, słuchajcie. Także tak to wygląda. Słuchajcie, dzień numer 2. Life 2. Opowiem w nich o kolorach. Powiem Wam, jakbym miała wybrać wszystkie tematy, z którymi się zapisujecie, zgłaszacie, piszecie do mnie, to głównym tematem jest kolor. I to mnie naprawdę fascynuje, bo dla mnie to nie jest w ogóle żaden problem, tylko sama przyjemność w ogóle, obcowanie z różnymi kolorami, dobieranie tych kolorów i tak dalej. Ale zobaczcie, jak coś takiego prostego jak kolor, bo uczymy się przecież kolorów już od dziecka, rysujemy od dziecka, malujemy od dziecka, jak duży problem może sprawiać we wnętrzu, jak wielu osobom. To jest, słuchajcie, niesamowite i dlatego o tym będzie live w następny wtorek. Opowiem o kolorach, o nasyceniu, o odcieniach, o jasności, o zasadzie 70-30-10, o świetle w kontekście barw, bo to też jest bardzo ważne, bo jak ja wyłączę teraz całe oświetlenie, to nagle nie będziecie widzieli takich kolorów, tylko będziecie widzieli jakieś tam szare coś, szaro-czarne, albo w ogóle będę cała na czarno. Więc światło też ma znaczenie w odbiorze tego koloru. Jest to związane oczywiście z budową oka. Ja nie będę o takich rzeczach mówić, bo ja się nie czuję, żeby opowiadać tutaj o budowie oka i o tym, jak działają nasze oko, ale opowiem o tym, jak światło wpływa właśnie na kolor. Pokażę też wszystko, słuchajcie, na przykładach, żebyście wiedzieli, jak te wszystkie rzeczy ze sobą dobierać i jak to wszystko ma ze sobą wyglądać. Cześć Agnieszka. Witam Cię na moim live. Jak Wam się podoba, to oczywiście możecie kliknąć łapkę. Udostępniajcie proszę, żeby inni mogli zobaczyć. Albo jak kogoś prywatnie znacie, możecie też powysyłać na Messengerze. I zobaczcie, to jest jakiś tam projekt ato. Wnętrze jest w całe, przepraszam, całe w gamie, w szarościach. Troszeczkę mamy tutaj jakiegoś tam ocieplenia w półkach. I jak mocnym, intensywnym kolorem potrafi być żółty w przypadku tego fotela. Także dobieranie tych kolorów wcale nie musi oznaczać, że robimy ściany albo podłogi w jakimś tam kolorze, albo meble, wszystkie muszą być na przykład w danym kolorze, tylko możemy działać na zasadzie właśnie akcentów kolorystycznych. I o tym też będę mówiła we wtorek, w środę. W środę opowiem Wam o tym, jak policzyć koszty aranżacji wnętrz, jak stworzyć takiego Excela. Dam Wam Excela do pobrania, będziecie mogli zrobić. Opowiem Wam, dlaczego jest to ważne, istotne, jak się za to zabierać. Dosyć istotnym elementem będą też inspiracje. Ja nie będę prowadziła live'a na temat tego, jak zbierać inspiracje, jak je selekcjonować, ale wspomnę o tym, dlaczego one są potrzebne, żeby tworzyć budżet. I jak sprawić, żeby wykorzystać maksymalnie nawet bardzo, bardzo mały budżet, jaki mamy, bądź jak go podzielić na kilka etapów. Czyli to, co musimy kupić na samym początku, żeby zamieszkać, tak? To, co jest nam niezbędne. I o tym też będę opowiadała we wtorek. Oczywiście wiedza z tych wszystkich live'ów, z tego całego wyzwania, ona się będzie przeplatać i warto by było, żebyście obejrzeli wszystkie odcinki. Jeżeli nawet nie możecie być na żywo, to dobrze by było, żebyście sobie obejrzeli powtórki. Powtórki będą możliwe do obejrzenia do piątku, do wieczora, do piątku, do godziny 24, czyli do 7 grudnia. Macie czas, żeby się właśnie zapoznać. A żeby maksymalnie wykorzystać to całe wyzwanie, warto by było zapisać się teraz i pobrać zeszyt ćwiczeń i pobrać streszczenie mojej książki. Książka oczywiście wygląda, słuchajcie, streszczenie wygląda inaczej, tak? Bo ma inną okładkę. Streszczenie było robione najpierw, a później powstała, słuchajcie, książka. Książka jest zrobiona, zobaczcie, w twardej oprawie, w kolorystyce takiej różowej. Ja u góry też Wam udostępniam kod zniżkowy, rabatowy na 16 zł, czyli bo przesyłka kosztuje 16 zł, więc po prostu będziecie mieli o przesyłkę mniej. I tutaj macie właśnie merytorykę, ja Wam może pokażę, zobaczcie, o czym ja też jutro będę mówiła. To właśnie będę mówiła o kolorze, tak? Jak ten kolor się kształtuje, jak sobie poradzić z kolorem i jak łączyć kolory. I te wszystkie live'y, które robię, tą całą wiedzę, którą się dzielę z Wami, to jest właśnie na podstawie, słuchajcie, tej książki, w której pokazuję,
jak dokładnie to zrobić, jak sobie z tym poradzić. Więc możecie sobie to streszczenie pobrać za darmo, jeżeli właśnie się zapiszecie na to wyzwanie. Cześć Małgorzata. Jak macie jakieś pytania, to dajcie znać. Jeszcze do tego środowego live'a, a propos budżetu, chciałabym Wam powiedzieć, że dużo osób ten temat lekceważy i sobie myśli, ja w sumie to tam jakoś to będzie, policzę sobie te koszty. Ja się skupię tylko na tym kolorach i na tej stylistyce. W ogóle styl jest ważny, kolor jest ważny, a budżet, no przecież sobie i tak nie dodrukuję, jakoś tam to zrobię. Ale muszę Wam powiedzieć, że nie znam osoby, która zrealizowałaby w 100% swoje wnętrze bez określonego, szczegółowego budżetu. I bardzo mało osób umie to robić. Dotyczy się to również projektantów wnętrz. Więc jeżeli chcecie zwiększyć swoje, słuchajcie, szanse na to, żeby, tak jak mówiłam na początku, pięknie, wygodnie, funkcjonalnie mieszkać, być zadowolonym, szczęśliwym w tym wnętrzu, no to nie może Was ominąć ten live i nie może Was ominąć przygotowania takiego budżetu. I nawet jeżeli Wam się wydaje to jakieś straszne i w ogóle nudne i że to jest bez sensu, to muszę Wam powiedzieć, że to może być jedno z najlepszych ćwiczeń i zadań, jakie sobie zrobicie przed rozpoczęciem remontu, bo to Was uchroni przed kupowaniem produktów, które są dla Was za drogie, kosztem tego, że później nie będziecie czegoś mieli przez pół roku, przez rok. Coś nie będzie Wam działać, nie będziecie mieli lampy, będzie sama żarówka, nie będziecie mieli na czym spać i tak dalej, i tak dalej. Albo dokonacie wyborów złych, tak? Że gdzieś za dużo tych pieniędzy włożycie, a gdzieś kosztem jakości kupicie coś za taniego, z bardzo słabej jakości i później będziecie przez lata tego używać i będziecie niezadowoleni, bo nie będziecie chcieli od razu wydawać tych pieniędzy drugi raz. Więc zachęcam Was do tego, żebyście sobie to zobaczyli. Witaj Arleta, witaj Arkadiusz. Czy ja się z wszystkimi przywitałam? Zaraz sobie tutaj zobaczę. Chyba nie. Chyba już mi część zniknęła. W każdym bądź razie witam Was gorąco. Witaj Eliza. Tak, Arkadiusz macha. No to widzę, że widzi. Czy w ogóle widzicie mnie? Mam nadzieję, że tak, bo mi tutaj na komórce kręci i wszystko jest na czarno. Zaraz sobie zobaczę. No niby. Niby mnie tutaj widać, ale nie wiem, o co chodzi. Dobrze. Jakby znowu dźwięk zniknął, to dajcie znać. Ja teraz jestem w programie OBS i mam podgląd na mikrofon, czyli komentarze oglądam tutaj. Was oglądam tutaj. Marzy mi się też, słuchajcie, zrobienie webinarów, takich warsztatów na zamkniętej grupie. Poprzez taką specjalną aplikację i wtedy będziemy mogli wszyscy się widzieć i ze sobą rozmawiać. Także jakbyście mieli ochotę, to też piszcie, bo mam zamiar w przyszłym roku takie warsztaty zrobić dla bardzo małych grup. Możliwe, że to będą grupy takie 10-osobowe, ale to dopiero w przyszłym roku. Arkadiusz pisze, że widać i słychać. Dzięki bardzo. Środa, 4 grudnia, to będzie takie podsumowanie. Ale nie, że znowu nudy i nie przechodzicie, tylko ja będę w środę mówiła, jak wszystko zaplanować, bo plan jest podstawą w ogóle zrealizowania tego wnętrza. I nawet jeżeli Was już teraz na samym początku przytłacza, że ja w sumie mam problem ze wszystkim, tak jak mi jedna pani napisała, ja mam takie pytania, żeby się zapisać na grupę, 3 pytania i w jednym pytaniu pani mi napisała, ja mam problem ze wszystkim. Ale ja muszę Wam powiedzieć, że ja jestem w stanie udowodnić, że nie będziecie mieli problemu ze wszystkim, bo jeżeli się odpowiednie pytania zada, to okazuje się, że Wy jako użytkownicy przyszli tego wnętrza, domu, mieszkania, Wy doskonale dużo rzeczy wiecie, albo jak na przykład nie wiecie, co Wam się podoba, to zawsze możecie zrobić sobie listę rzeczy, które są dla Was nieakceptowalne i to może dotyczyć zarówno kolorów, jak i na przykład stylu danego. I to jest bardzo, słuchajcie, bardzo proste narzędzie, czyli na przykład ja się pytam, a w jakiej stylistyce byście Państwo chcieli mieć wnętrze? No my w sumie nie wiemy. A ja mówię, no tu jest glamour, podoba Wam się, o nie, to nam się na pewno nie podoba. A ja mówię, no dobrze, a tu jest styl nowojorski, nie, no to w żadnym wypadku. A tu jest loftowy, nie, no też odpada. I pokazuję jakieś na przykład stylizacje, gdzie są, wnętrze jest takie bardzo minimalistyczne,
ale w miarę ciepłe. O tak, to jest to, co nam się spodobało. Także nawet jeżeli początkowo nam się wydaje, że my nie wiemy, jakie chcemy mieć kolory, nie wiemy, jaką chcemy mieć, słuchajcie, stylistykę tego wnętrza, to jak sobie zaczniemy sortować i układać i zadawać odpowiednie pytania, to my do tego, słuchajcie, dojdziemy. Witaj, Mariusz. Dlatego zapraszam Was gorąco do tego, żebyście się zapisali na to wyzwanie. Tutaj u góry, słuchajcie, możecie, tam jest link, możecie sobie kliknąć. Wyzwanie jest oczywiście darmowe. Pobierzecie sobie PDF-a z ćwiczeniami, pobierzecie sobie streszczenie mojej książki i będziecie mogli już się przed tym wtorkiem, słuchajcie, przygotować i będziecie na pewno mieli lepsze rezultaty niż te osoby, które nie zrobią tego ćwiczenia albo odłożą to na później, albo będziecie mieli te rezultaty szybciej, w zależności czy Wam się spieszy z aranżacją wnętrz czy nie. I w środę będę opowiadała właśnie o tym, jak wygląda taki harmonogram, co po kolei powinniśmy robić, zamawiać. Jakie wyceny musimy dostać, bo tak naprawdę, żeby uzupełnić budżet, czyli live, to co będzie na live numer 3 w środę, to żeby to do końca uzupełnić taki budżet i zrobić go fachowo, porządnie, to musimy odpowiedzieć sobie i zebrać pewne informacje, o których będę mówiła na live 4. Dlatego te wszystkie elementy są jak puzelki, które ze sobą się łączą i tylko razem połączone one spowodują, że będzie Wam o wiele łatwiej wnętrze urządzić. Będę opowiadała, jak zamawiać produkty, jakie produkty zamawiać. Będę troszeczkę, może uda mi się też powiedzieć o wykonawcach, jak z nimi współpracować, jak wybrać itd., itd. Ale to pozwoli Wam mieć pogląd, jak powinniście się dobrze przygotować do przyszłego remontu. I zarówno do tej części, gdzie aranżujecie wnętrza, czyli wybieracie styl, wybieracie kolor, wybieracie lampy, meble i tak dalej, jak i do tej części, gdzie będziecie później musieli wszystko zamówić, wysłać zapytania ofertowe, dogadać się z wykonawcą, przypilnować wykonawcy, kupić wszystkie produkty, może nawet przywieźć albo komuś zlecić. I o tym będę opowiadała w czwartek. W piątek będziecie mieli jeszcze do tego dostęp. O różnych niespodziankach powiem w przyszłym tygodniu, także mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Dobrze. To jest ten nasz plan działania. Słuchajcie, naprawdę mega, mega, mega ważny temat i chciałabym, żebyście z tego skorzystali, bo mało jest informacji na ten temat w internecie, więc tutaj naprawdę będziecie mogli dostać dawkę porządną wiedzę. Będę wszystkie te live'y prowadziła w oparciu o prezentacje, w oparciu o konkretne przykłady, w których będę mówiła, dlaczego coś się sprawdza, jak to wygląda w rzeczywistości. Zobaczcie, tutaj mamy wnętrze, które jest bardzo małe i będę też mówiła o tym, jak aranżować takie małe wnętrza, jak zastosować akcent kolorystyczny. Tutaj chyba nie muszę mówić wszystkim, jaki to jest akcent. I w ten sposób będę opowiadała po kolei o różnych realizacjach, o różnych zastosowaniach, o różnych narzędziach, które nam cały proces ułatwią. Kiedy robić wnętrza, które są bardziej kolorowe, jak sprawić, że będziemy się czuli dobrze, zrelaksowani, będziemy mieli satysfakcję, słuchajcie, z tego wnętrza, jak łączyć kolory, jakie gamy kolorystyczne też wybierać. Na przykład tutaj mamy stylizację w kolorach bardzo pastelowych, tutaj mamy akcent kolorystyczny w postaci zieleni. Tutaj mamy łazienkę, która jest, zobaczcie, połączeniem bieli i drewna w takim stylu skandynawskim. Tutaj mamy bardziej na bogato, tak? Także nie będę opowiadała tylko o jednej stylistyce, ale o wielu różnych, żeby Wam pokazać, jak ważne jest to, żebyście wybrali stylizację, kolorystykę pod siebie, produkty pod siebie, bo to Wy będziecie tam mieszkać, i wy macie się czuć świetnie, albo wasi bliscy, wasza rodzina i nikt za was tego nie zrobi. No chyba, że pójdziecie do projektanta wnętrz, no to wtedy on za was to zrobi. Ale tutaj pokazuję, jak to zrobić, słuchajcie, samemu. Czy to, co mówię, dla was jest jasne? Czy wam się podoba? Czy macie jakieś pytania? Możecie tutaj podlajkować. I będę pokazywała różne, zobaczcie, różne stylizacje. Cześć, Gosia.
Będzie mi oczywiście, tak jak mówiłam, niezmiernie miło, jak to udostępnicie. U góry jest opis z udostępnieniem. Wszystkie osoby, które udostępnią, oznaczą, będą mogły kupić mój kurs za 17, słuchajcie, złotych, więc to jest super dobra okazja. To jest tyle, co jakiś tam nawet obiadu za to nie zjemy w sumie. No nie wiem, mało. W każdym razie mam nadzieję, że Was to zachęci. A jeżeli nie potrzebujecie tego kursu, to też bardzo będzie mi miło, jeżeli to udostępnicie. Ja będę w tym wyzwaniu pokazywała Wam różne fajne zabiegi. Zobaczcie, to jest stylizacja, to jest stylistyka taka skandynawsko-nowoczesna. Trochę Skandynawii to widać w różnych sprzętach, meblach. I tutaj fotele są na przykład stare, odnowione. Czyli w ogóle nie kupujemy czegoś nowego. Są jakieś tanie stoliki. Ale zobaczcie, jak mocno wpływa światło na kolor w tym wnętrzu. Czyli profil LED-owy, który jest o barwie ciepłej, czyli żółtawej, i jak ten żółty kolor mocno wpływa na nastrój tego wnętrza. Więc nieraz nie są potrzebne określenie, że to moje wnętrze musi być w stylistyce skandynawskiej. Ja mogę po prostu określić, że ja chcę, żeby to wnętrze było takie przytulne, miłe, nastrojowe, i wtedy istotniejsze może się okazać światło, żeby to światło było różnorodne, żeby była możliwość na przykład regulacji tego natężenia. Właśnie te rzeczy będę Wam opowiadać. Zobaczcie, to też jest stylizacja skandynawska. To i to. A jest inna, zupełnie inna, tak? Bo ten użytkownik, ta osoba, ten klient, ten człowiek, ta rodzina, która tam będzie mieszkać, ma zupełnie, słuchajcie, inne potrzeby. To są wszystko projekty a to. Zobaczcie, zupełnie inne rzeczy. Oczywiście jest jakiś stolik podobny, widać, że tu są... Ja się tylko przesunę, może na tą stronę. Są krzesła takie typowe, skandynawskie, stół i tak dalej, ale mamy jakiś akcent kolorystyczny, który spaja to całe wnętrze, ten cały dom, który się pojawia w różnych miejscach, w różnych elementach, o różnej intensywności i nasyceniu w tym wnętrzu. Piękne. Dziękuję, Arkadiusz. Nie wiem, które, bo już oczywiście przeleciałam, ale dziękuję. I teraz zobaczcie, to jest wnętrze, które jest dosyć chłodne, a jednocześnie bardzo przytulne. Ma dużo szarości, ma dużo czerni i ono może być ubrane w zupełnie inny sposób, a funkcjonalność może być, słuchajcie, taka sama. Czyli na przykład kolorystyka wszystkich tkanin może być inna, może być cieplejsza, może być zimniejsza, może być akcent granatowy. Lampy mogą być na przykład czarne, możemy więcej w ogóle czerni dać i zrobić to wnętrze bardziej loftowe, a możemy je zmiękczyć i spowodować, że ono będzie bardziej ciepłe i przytulne tylko i wyłącznie za pomocą kilku akcentów kolorystycznych w postaci narzuty, tkaniny, koca, poduszek, ewentualnie tapicerki i koca. Czyli to wnętrze może się zmieniać wraz na przykład z cyklami pół roku, albo że w ogóle możemy często zmieniać. Ja spotykam też takie osoby, które uwielbiają zmiany, kochają w ogóle dekoracje, kochają ładne rzeczy i lubią po prostu małymi, drobnymi elementami ciągle coś zmieniać. I dla takich osób wnętrze też powinno być tak zaprojektowane, żeby dawało im taką możliwość. Czyli wtedy nie robimy na przykład tapicerki łóżka w kolorze granatowym, który nas ograniczy na wiele lat, póki łóżka nie zmienimy, tylko robimy bardziej neutralne, tak żeby można było się pobawić innymi elementami, które są łatwe do wymiany, które można tanio zakupić, tanio zrobić i tanio wymienić. I to jest to, o czym ja mówiłam na samym początku. To wnętrze powinno być dopasowane do nas. Jeżeli lubimy zmiany, chcemy te zmiany, nie chcemy wydawać po kilka tysięcy co miesiąc, co kwartał, zróbmy tak, żeby te zmiany były możliwe w prosty sposób, a efekty były fajne i spektakularne. Widać to bardzo mocno u blogerów, czy na Instagramie, gdzie codziennie widzimy zdjęcia tego samego wnętrza, a ciągle coś nam się zmienia i ciągle jesteśmy zafascynowani, że to jest fajne, że taka drobna rzecz, a tak mocno zmienia. No i to jest właśnie to. Dobrze dobrana stylistyka, dobrze dobrany kolor do wnętrz, tak żeby ten kolor mógł na przykład się zmieniać w zależności od tego, jakie mamy nastroje albo jaka jest pora roku. Witaj Aniu. Zapraszam Ciebie do mojego live'a. To jest kurs, o którym mówiłam.
Jeżeli macie ochotę, możecie udostępnić całego live'a. Ten kurs zamiast 147 będzie, będziecie mogli kupić go za 17 zł. Ja Wam udostępnię kod rabatowy. Mam nadzieję, że to wszystko, słuchajcie, co pokazałam Wam się, co przygotowałam dzisiaj, Wam się spodobało. Zachęcicie też osoby, które mają właśnie problem. Jak znacie osoby, które nie radzą sobie z kolorem. Znacie osoby, które nie mogą sobie poradzić z stylistyką, łączeniem elementów. W ogóle ich przeraża cały ten proces remontowy. Nie wiedzą w ogóle od czego, słuchajcie, zacząć. To wyzwanie jest właśnie dla Was, dla nich i będzie mi niezmiernie miło, jeżeli będziecie moimi gośćmi w przyszłym tygodniu. Także zachęcam Was do tego, żebyście tutaj udostępnili. Ja jeszcze Wam pokażę kilka takich rzeczy formalnych. Tu się troszeczkę przełączę. Już Wam pokazuję, słuchajcie. Pokażę Wam kilka rzeczy, które ułatwiają dostęp do moich darmowych materiałów, dlatego że dużo osób pisze do mnie, na przykład po kilku miesiącach, że oni sobie nie zdawali sprawy, ile rzeczy fajnych tutaj jest, że to można obejrzeć, że to wszystko jest za darmo i dostępne. Jak wejdziecie sobie na stronę projekty wnętrz ATO, muszę zobaczyć, czy ja nie przysłaniam. Czy ja nie będę przysłaniała niczego? Może tutaj jakoś na dół pójdę. O. To tutaj macie coś takiego, zacznij tu, mieszkaj pięknie. I jak sobie tutaj klikniecie, to tutaj macie bardzo dużo informacji, gdzie co można znaleźć. Gdzie można znaleźć wideo, darmowe materiały i tak dalej. Także tutaj możecie sobie to przejrzeć, przeczytać i pobrać to, co chcecie. Pobieranie tych wszystkich elementów, e-booków, materiałów i tak dalej jest za darmo. Te, które tutaj są oczywiście opisane. Oprócz tych rzeczy, które są płatne, musicie, jedyne co musicie podać, to podać maila i podać imię. Jeżeli zapiszecie się na kilka list, to teoretycznie mój autoresponder i tak będzie wysyłał Wam tylko jednego maila. Jeżeli by się zdarzyło, że dostaniecie więcej tych maili i zaczną Was męczyć, to po prostu z jakiejś listy musicie się wypisać, jeżeli tych list macie dużo, albo, chociaż to się powinno nie zdarzyć, albo jeżeli użyliście dwóch różnych maili. Czyli pobieram coś tam, biorę jednego maila, pobieram coś tam drugiego i później dostaję dwa takie same maile. I później piszecie, że ja Was spamuję. Usuńcie sobie, zróbcie rezygnację tak, żeby tylko na jeden mail przychodziły informacje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli macie ochotę, możecie pogadać z moim botem. Na moim bocie też są te wszystkie informacje za darmo, czyli udostępnienia live'ów, jakieś webinary, e-booki, to też możecie sobie tam sprawdzić. Ja cały czas go ulepszam. Ja wiem, że on nie jest idealny, ale za każdym razem, jak do mnie piszecie i widzę, że ta odpowiedź nie była dobra, nie idealna, to ja cały czas moderuję, no bo tego bota piszę ja, tak? Czyli ja muszę wejść, to wszystko powpisywać. Później kwestie techniczne to już jest jak gdyby inna sprawa. Ale ja chcę Wam ułatwić, żebyście mogli w szybki i prosty sposób dostać się do informacji, których szukacie. Niedługo na bocie też będzie coś takiego, że będzie można się zapisać i ja będę codziennie mogła Wam wysyłać właśnie powtórki live'ów, że nie będziecie musieli w ogóle ich szukać, ale tego jeszcze nie ma. Także możecie tutaj wejść i pogadać sobie z botem. Zobaczcie, ten bot raz w tygodniu będzie Wam wysyłał taką wiadomość, że za chwilę zaczynamy live'a. Więc to nie jest nic strasznego. Żeby się zapisać, to musicie kliknąć, że potwierdzacie i że chcecie, żeby w ogóle bot Wam coś takiego wysyłał, bo jeżeli tego nie potwierdzicie, no to nie będzie tego Wam wysyłał. Druga opcja jest taka, że tutaj zobaczcie, pod tym zdjęciem głównym jest opcja obserwowanie. Tutaj trzeba odhaczyć wyświetlaj najpierw i włącz wyróżniony post. To i to. To oczywiście nie jest gwarancją, że Wam się wyświetli ten wiadomość o przypomnieniu o live'ie. Jeżeli zależy Wam na wyzwaniu, to najbezpieczniej jest po prostu się na to wyzwanie, słuchajcie, zapisać, bo wtedy dostaniecie maila. Ale jak nie odczytacie maila z przypomnieniem, no to też możecie zapomnieć. Ja wiem, że jesteśmy zajęci, ja sama wiem, jak jestem zajęta i bardzo lubię, jak dostaję właśnie maile od osób, u których kupuję kursy, bo bardzo dużo się uczę właśnie na kursach online'owych. Ze względu właśnie na brak czasu, jak oni mi przysyłają te przypomnienia. Najbardziej lubię właśnie przypomnienie na SMS, ale ja tego jeszcze Wam nie udostępniałam, także nie musicie podawać żadnych tam
swoich numerów telefonu, ale Messenger też jest niezły, bo mam kurs od jednej osoby i ona mi przypomina na Messengerze i wtedy jestem zadowolona, bo oczywiście robię 100 tysięcy różnych rzeczy i zapominam, że na przykład dzisiaj o godzinie 20 będzie live. To jest strona do wyzwania. Ten link jest umieszczony tutaj nad tym wideo, więc bez problemu, słuchajcie, traficie. Mam nadzieję, że ta wiedza Wam się przyda i że się zobaczymy we wtorek. Rano, nie pamiętam ile rano osób było zapisanych, ale całkiem sporo, chyba około 100 osób już było zapisanych, jak ja to udostępniłam, także mam nadzieję, że jak najwięcej osób z tego korzysta. I do zobaczenia wkrótce. Dla osób, które oglądają na grupie Urządź swoje mieszkanie, czyli na tej zamkniętej grupie, sekunda, gdzie ta grupa tutaj jest? O, zobaczycie. Urządź swoje mieszkanie, darmowy kurs na wnętrze. Moi drodzy, jakbyście chcieli, żebym Wam pomogła w czymś i macie pytania, bo co piątek jest Q&A, ja w ten piątek nie zrobię tego Q&A, ale odpowiem Wam w formie albo pisemnej, albo wideo, to możecie na tej grupie po prostu zadawać Wasze pytania, wklejać linki, zdjęcia. Chciałabym, żeby to wszystko było tutaj w tej grupie, żeby nie było rozproszone, bo ja po prostu nie dam rady wszystkim odpisać. Dużo osób też do mnie pisze na Instagramie z konkretnymi poradami. Słuchajcie, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Jak wrzucicie tutaj na grupę, to ja mogę to jakoś pogrupować i razem to wszystko zrobić, ale takie pisanie zajmuje strasznie dużo czasu i wyszukiwanie, więc ja wolę, jak to wszystko jest w jednym miejscu i chciałabym, żebyście, słuchajcie, tutaj na grupie po prostu wkleili, słuchajcie, normalnie, zwyczajnie jakieś zdjęcie, tak? Opisali, jaki macie problem, i ja Wam po prostu postaram się odpowiedzieć grupowo albo nakręcić wideo do tego, w zależności od tego, ile będzie tych pytań. O, teraz na przykład na szybko coś tam udostępnię. Kurs na wnętrze 3-7 grudnia. Kroki, kiedy są live'y. Ja będę przypominała przez Messengera i przez maila. Jeżeli chcecie, żeby Messenger Wam przypomniał, to koniecznie wejdźcie na ATO. Pamiętajcie, nie tutaj w grupie, tylko na ATO. Tam jest bot. Możecie też sobie w prosty sposób na stronie ATO. Zobaczcie, też Wam pokażę. Ja już takie udogodnienia robię, że głowa mała. Tutaj pod jakimkolwiek, słuchajcie, postem wpiszcie słowo wyzwanie, a bot już Was pokieruje. Mam nadzieję, że to wszystko jest przydatne. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. I do zobaczenia już w poniedziałek albo na live'ach, które będę jeszcze pewnie tutaj prowadzić.